Cześć kochani, tak jak ostatnio obiecywałam, dzisiaj mierzymy chińskie, mierzymy. Przyszły mi dwie przesyłki z jednego sklepu, po prostu rozdzielili mi zamówienie. Ale słuchajcie, co jest najciekawsze, to jest troszeczkę inaczej dzisiaj, bo zazwyczaj ja sobie zamawiam rzeczy i Wam je pokazuję, robię open box, potem mierzę. Oczywiście będzie dzisiaj open box i mierzenie na dużym kadrze. Ale słuchajcie, jako że ja te rzeczy dostaję po prostu od sklepu, to zazwyczaj jest tak, że po prostu wybieram sobie coś tam za daną kwotę czy daną ilość rzeczy i po prostu podsyłam linki, robią mi zamówienie i to do mnie przychodzi. A tym razem wysłałam linki i okazało się, że coś tam się wyprzedało w międzyczasie, jakieś dwie rzeczy, które wybrałam, zresztą bardzo fajne i właśnie moja, powiedzmy, opiekunka z Light in the Box stwierdziła, że ona coś dla mnie wybierze. I wybrała. I ja nie mam pojęcia, co to jest. Słuchajcie, ja już mam linki przesłane mailem do tych wszystkich rzeczy, żeby dać je Wam w opisie, także one już są w opisie. Ale na tyle miałam siły woli, żeby po prostu nie kliknąć i nie zobaczyć, co to jest. Mam nadzieję, że nie zrobiła sobie ze mnie jakichś żartów. I mam nadzieję, wiecie, no bo jakbym wyciągnęła tutaj jakieś maskę świnki albo coś, no to trochę by było dziwne. No i mam nadzieję, że też wybrała dla mnie rzeczy w dobrych rozmiarach, co jest tak jakby... Tak, nie wiem, zastanawiam się, jak to możliwe, że ona sama zdecydowała. No i mam nadzieję, że no, rzeczywiście wybrała mi coś fajnego i chociaż trochę podobnego do tego, co ja chciałam. No i dobra, w takim razie już ten wstęp, historyjka dzisiejszego dziwnego mierzenia, że tak powiem, zakończona i zaczynam otwierać. I już widzę coś, co tutaj się błyszczy. To jest, słuchajcie, coś, co jak po prostu zobaczyłam, to stwierdziłam, że muszę to zamówić, muszę to mieć po prostu, zanim to wszyscy wykupią. I to są cekiny. Właściwie w ogóle jaki uśmieszek. I to jest cekinowa taka syrenia, spódnica midi. I po prostu modliłam się, żeby to do mnie przyszło, żeby się nie pomylili, żebym wybrała dobry rozmiar. Bo wiecie, że jestem straszną sroką. O Jezu! I to jest już, widzę, po prostu cudowne. Ja lubię takie rzeczy. I słuchajcie, tak jak widzicie tutaj na zdjęciu tą spódnicę zestawioną właśnie z prostym białym podkoszulkiem, tak ja też to będę nosić, bo uważam, że to jest świetne wykorzystanie właśnie takiej rzeczy w taki sposób miejski, casualowy bardziej, bo wiadomo, że no, takie ubrania tego typu kojarzą nam się, wiecie, z sylwestrem, elegancją i tak dalej, czy kiczem nawet, ale właśnie zestawiając taką spódnicę midi ze zwykłym właśnie białym podkoszulkiem i z jakimiś nawet może sneakerami albo jakimiś trampkami, to dla mnie może wyglądać po prostu sztos. Dobra, jest spódnica, już widzę, że tu jest nieelastyczna w żaden sposób. Jest na zamek z tyłu, powiem Wam zaraz jeszcze rozmiar, skład, aczkolwiek skład pewnie będzie sztuczny, bo to wiadomo, że nie będzie tutaj jakichś szaleństw raczej wypełnianych. I jak zwykle nie mogę, słuchajcie, znaleźć metki, no standard. Dobra, znalazłam metkę tą tutaj z tyłu z rozmiarem, to jest L-ka. Dobrze, że wzięłam L-kę z tego, co widzę, chociaż i tak nie wiem, czy się w nią zmieszczę. Ale nawet jak się nie zmieszczę, to nie wiem, co zrobię, jakoś ją przerobię, żeby tylko w niej chodzić. Okej, to jest rzecz numer jeden. Teraz rzecz numer dwa. Najpierw postaram się wyciągnąć na tyle, co kojarzę, te rzeczy, które ja sobie sama wybrałam. I kolejna rzecz... Kolejna rzecz to jest biała bluzka. Tak obstawiam, no chyba, że to jest to właśnie to, co ona mi wybrała, ale wiem, że wybrałam białą bluzkę, więc zaczynamy odpakowywać właśnie to. I tutaj widzę, jest rozmiar S na woreczku już napisany. No czuję, że jest taka troszkę sztuczna, ale popatrzcie na zdjęcie, ona wygląda kozacko po prostu na modelce. Wiadomo, że to jest wszystko, wiecie, podrasowane i tak dalej. No ale może chociaż jakiś procent z tego będzie podobieństwa. S-ka, tak. 35% bawełny, o, jest bawełna, to już nie jest źle, i 65% poliester, czyli taki standardowy, powiedzmy, sieciówkowo-chiński skład. Taka zwykła, prosta, biała bluzka właśnie z takimi dzwoniastymi rękawami i mam podobne firanki nawet jak te, słuchajcie, ażury tutaj. Właśnie tak patrzę. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czekajcie, powiedziałam rozmiar? Powiedziałam chyba rozmiar, ale jeszcze sama spojrzę. Tak, tak, S. Okej, okay, także to jest druga rzecz. Zobaczymy, jak będzie... Chyba jest przeźroczysta dosyć, ale cielista bielizna i heja. Zobaczymy, jak będzie leżeć. Ona jest troszkę taka luźniejsza, mam nadzieję. Także myślę, że też będzie ok. Wyciągam kolejną rzecz z większej paczki. I to jest spódnica midi. Jakoś tak zaszalałam ze spódnicami tym razem. Czyli już ogarniam. W tym worku większym było to, co ja wybrałam. A w tym
mniejszym, w tym mniejszym, sorry za szelest, będzie po prostu to, co ona dla mnie wybrała, tak obstawiam. I popatrzcie, to jest taka plisowana spódnica dwuwarstwowa. Pod spodem jest nudziakowa taka podszewka cienka, widzę też pewnie sztuczna, ale to jest luźne, więc będzie sobie fruwało nawet na wietrze. Czekajcie. Oho! Dlaczego? Metko, gdzie jesteś? Nie ma. Nie ma metki, ale tak jak mówię, wszystko macie w tym. Na dole w opisie rozmiary, w linkach, możecie sobie posprawdzać. Tam się wchodzi w jakieś tam szczegóły czy coś takiego przedmiotu i tam wszystko jest pięknie wypisane z rozmiarami. Ta spódnica już jest na gumce i popatrzcie, ona właśnie ma tą podszewkę taką nudziakową, powiedzmy tak. I tutaj takie przeźroczyste, ale to jest ombre. Jest też wersja blushing pink, czyli taka bardziej różowa, ale ja stwierdziłam, że wybiorę tą nudziakową. Mam nadzieję, że też będzie fajnie leżeć. A teraz słuchajcie, szok będzie dla mnie, bo otwieram to mniejsze. Okej. Chwila prawdy. Dobra. Jedna rzecz jest bliska temu, co zamawiałam, co chciałam. Bo ja chciałam spódnicę midi z taką fajną falbaną, białą w czarne kropki. A tu widzę coś czarnego w białe kropki w rozmiarze S. Mam meteczkę. Boję się. Co ty dla mnie, moja droga, tutaj wybrałaś? Sukienka. Taka zwykła, prosta sukienka. Ale długa chyba. Tak? To jest chyba maxi. Ty, wy już ją widzicie na zdjęciu, jeszcze nie. Dlatego to jest takie trochę... No dobra. Zwykła, prosta sukienka maxi. W kropeczki. Chyba ją widziałam na stronie. Zaraz zobaczymy, co to jest za skład. Jeżeli znajdę metkę, oczywiście. Ale sprawia wrażenie takiego, powiem Wam, bardziej bawełnianego. Całkiem spoczko. Ale jak będzie z rozmiarem, to no idea. Nie, o, jest metka, dobra. Mamy tutaj rozmiar S i składu 100% bawełny. O, popatrzcie. Moja kochana opiekunka wybrała mi coś bawełnianego, czyli pomyślała... Stwierdziła, że jak nie mogę mieć tego, co chcę, to wybierze mi coś i tak fajnego, przynajmniej z jakości, a z wyglądu, to zaraz zobaczymy. No zakładam, że to jest długa sukienka, nie wiem, zobaczymy. I miałam też świetną bluzkę z koronką, która no, też się wyprzedała, bo słuchajcie, na tym Light in the Box, jak wyczajcie fajnego, co Wam pokazuję, ale naprawdę staram się wybierać takie rzeczy, które wyglądają najciekawiej. Oczywiście nie mogę wszystkiego wybrać, co tam jest, bo tam jest mnóstwo i codziennie są dodawane takie fajne rzeczy. Jest dużo kiszkowatych, ale są też fajne. I jak tylko coś obczajcie, to naprawdę jak się macie zastanawiać, to się nie zastanawiajcie. Tylko sobie zamawiajcie, bo po prostu te rzeczy znikają. Ja czasami sobie też gdzieś tam jakiś link zapiszę i potem właśnie chcę coś wybrać, a już nie ma. Także na to trzeba uważać, bo się tam pyli, że tak powiem, im całkiem nieźle na tej stronie. Okej, no i wybrałam sobie bluzkę, która była piękna, a ta widzę, że jest ciekawa. Może będzie ładnie wyglądać. Też taka różowa, koronkowa. Ciekawa jestem, na jakiej zasadzie ona to wybierała. Chyba tak, chyba podobieństwa po prostu do tego najbardziej podobne do tego, co ja chciałam, ale inne. Zapach jest ten taki typowy, dziwny, chiński, taki jak przy niektórych ciemnych ubraniach, także to zaraz po mierzeniu poleci, znaczy zresztą wszystko poleci do prania, ale to zdecydowanie poleci na, nie wiem, może jakąś wyższą temperaturę, bo ten zapach jest, no, uciążliwy. Niektóre te rzeczy niestety właśnie takie mają jakieś... smrodkowatą aurę. I tutaj niestety metki nie ma, albo ja jej znowu nie widzę i znowu ją przy mierzeniu zauważę. No ale dobra, ja widzę ją w ten sposób, Wy ją widzicie, tak? Więc jeszcze przy zakładaniu to już w ogóle będzie szok, bo ja oczywiście nie spojrzę na te linki, dopóki ich nie będę wrzucać, dopóki tego wszystkiego nie zmierzę, żeby było po prostu ciekawiej dla mnie i dla Was. Okej, słuchajcie, przejrzałam wszystko, myślę, że wszystko, tak, wszystko. I teraz przenosimy się na duży kadr, no i zakładamy. Mam nadzieję, że te rzeczy będą na mnie pasować i że będą fajnie leżeć, bo z trzech, które zamówiłam, jestem zadowolona, a te dwie są bardzo niepewne. Dobra, chodźmy na duży kadr. No to pierwsza rzecz już na mnie, ta, której byłam najbardziej ciekawa. I powiem Wam, że się wcisnęłam, ale tak zdecydowanie na styk po prostu. A to jest L-ka ta spódnica, więc rozmiarówka po prostu tego ubrania jest taka trochę... No chyba, że jestem bardziej L-ka niż M-ka, a o tym nie wiem. No ale dobra, założyłam ją właśnie do trampek i do zwykłej białej koszulki i mniej więcej w takiej stylistyce chciałabym ją nosić.
To jest taki mój pierwszy outfitowy pomysł. Nie wiem, na pewno jeszcze coś tam będę z nią kombinować, bo zastanawiałam się też nad szarością góry, nad jakąś czernią. Te trampki, no powiedzmy, że robocze je teraz założyłam. Bardziej by pasowały jakieś takie sneakery, powiedzmy, troszeczkę masywniejsze moim zdaniem. No ale założyłam je na razie tak. Jeżeli chodzi o samą spódnicę, no to to jest czadzior. W ogóle jak chcecie taką kieckę, ale chcecie ją w dwóch kolorach, to możecie sobie przełożyć cekiny, patrzcie, na drugą stronę. I ona jest biała z drugiej strony. Także można sobie kombinować tutaj, nie wiem, wzorki układać czy coś, ale moim zdaniem wygląda rewelacyjnie. No i bardzo mi się podoba. Nie wiem jeszcze jak dokładnie wygląda z tyłu, ale wygląda, moim zdaniem wygląda po prostu kozacko. Na właśnie takie stylówy jakieś, tak jakby w ten sposób jak ją zestawiłam, dla mnie odczarowałam tą jej cekinowość na poczet właśnie takiego bardziej miejskiego stylu. Moim zdaniem to jest moja wizja świata, moja wizja tego jak się ubrałam. I ta kiecka mi się strasznie podoba. Mogłaby być może trochę mniej tak rozchodząca się szeroko, ale z drugiej strony to też jest po prostu praktyczna i będę w niej chodzić. I myślę, że dzisiaj nawet ją założę, bo mam wieczorne spotkanie z przyjaciółką, więc myślę, że jak będzie dobra pogoda, no to będę tak pomykać po mieście. Dobra, dawajcie znać w takim razie, czy się Wam to podoba, bo mi się strasznie podoba. I czy ja, czy modelka. A teraz mierzę kolejne. I teraz druga. Kieca i tadam, patrzcie tu. Ta też jest bardzo, bardzo fajna i też mi się podoba. Akurat teraz zmierzyłam do butów na obcasie, bo jakoś tak bardziej mi pasowało, bardziej mi siadło, ale ona moim zdaniem w takim streetowym looku też będzie bardzo fajnie wyglądać. No i oczywiście z białą bluzką, bo najprościej sprawdzić. Nie chcę Wam tutaj, że tak powiem, żeby to odbierało uwagę spódnicy, bo tak najłatwiej ją w sumie chyba ocenić. I ta już jest na gumce, więc tutaj nie ma takiego problemu jak przy tej cekinowej, że coś może nie wejść albo lewo wejść, tak jak u mnie. Więc jest spoko. I popatrzcie, to jest w ogóle tak, podszewka, która jest trochę przeźroczysta. Tak, jest trochę przeźroczysta. Ale jest jedna warstwa taka nudziakowa i druga warstwa właśnie z tym ombre, takie plisowane. I w ogóle ja się bałam tą sukienkę wyprasować na początku, właśnie przez to, żeby ona była pomięta. Widzieliście zresztą jak wyciągałam, przez to, że to jest takie siateczkowe, ale na jedynce wyprasowałam wszystko na najmniejszej temperaturze, także spoko, można prasować i nie rozprasowało się zostało, a trochę się wyprostowało. Dobra, teraz się obrócę, żeby Wam pokazać. W ogóle obróciłam się w jakąś taką dziwną stronę. Nie, w dobrą chyba. Czekajcie, jeszcze raz. W dobrą stronę się obracam. Co jak wskazówki zegara. No i to jest numerek 2. Długość jest fajna. Długość jest może taka tuż przed kolano dla mnie. Mam 1,70 m. Może nie do końca, gdyby to było takie, byłoby to korzystne. Ale właśnie te warstwy tutaj, wiecie, robią taką robotę. I też nie jest taka, żeby jakoś dodawała strasznie, tak mi się przynajmniej wydaje, jak na siebie patrzę w lustrze, żeby dodawała tutaj objętości, bo często tego typu właśnie spódnice czy sukienki takie warstwowe robią takie puf, wiecie, takie puf. A ta wydaje mi się jest całkiem, całkiem fajna i też jestem z niej zadowolona. I teraz dajcie mi znać, czy się Wam podoba i czy ja, czy modelka, jak zwykle. Okej, teraz bluzka i wiecie co, jestem już zła. Jestem już zła, ponieważ ta bluzka... Jeszcze się nie widziałam, zaraz się spojrzę, zresztą spojrzę się od razu. Ta bluzka ma jakąś wadę. Ma tutaj taką kreskę, jakby zaciągniętą gdzieś w którymś miejscu nitkę i ona się przesunęła na całej długości i jestem po prostu zła, bo ona mi się, kurczę, podoba. Ta bluzka i... Znaczy, no może tak jak jest, to nie. I tak nie miałam planu jej nosić. Włożę ją trochę tutaj. I... Właśnie miałam ją... w ten sposób ochotę nosić, ale kurczę, to chyba widać. Czekajcie, znikam na chwilę. I nie wiem, może mi się uda zamówić drugą taką samą. Nie wiem. Ale tak ogólnie, no kurczę, podoba mi się. Już widzę, że mi się podoba. No, dlaczego mi się przytrafiają takie rzeczy? Zawsze. Może nie zawsze, ale często. Przyciągam chyba jakieś takie, wiecie, wadliwe ubrania i buty i tak dalej. Dobra, pokazuję się Wam jeszcze z każdej strony. Nie no, bluzka jest czadowa, jest fajna, luźna, po prostu taka letnia, taka boho, taka fajna, trochę przeźroczysta, to od razu powiem. Ale moim zdaniem wygląda świetnie i bardzo mi się podoba i nie wiem, zrobię chyba taki numer, że jak się uda, to zamówię ją drugi raz. Tak pokombinuję trochę.
Nie wiem, czy wy to widzicie? Wy pewnie tego nie widzicie, to pewnie widać z bliska tylko, ale jakoś tak drażni mnie to. Jeszcze coś tu sterczy. O, zobaczymy, co to jest. O, jakieś takie niedoszycie. Okej, okay, ale to się urwie i nie będzie. Okej, okay, jak już jest i tak z jakąś wadą, to już więcej tam, ale nie widać tego teraz chyba już tak. No to pokazuję się i zaraz idę, wyłączam kamerę i idę płakać. Ale tak szczerze, to powiem wam, że najpierw mierzę teraz te trzy rzeczy, które wybrałam sama, bo mierzyć te, które wybrane zostały dla mnie przez sklep, trochę się boję. No ale zobaczymy. Dobra, pokazuję się wam tak, ja się postaram jeszcze drugą taką bluzkę, wiecie, nabyć i przechodzimy do kolejnego, a teraz mi szybko powiedzcie, czy się wam podoba, czy ja, czy modelka. Idę dalej. Chwila prawdy teraz. Co to jest? Uwaga. O, okej. Okay. Nie ma tragedii z tego, co widzę. Czy I like it? Może być w sumie. Ujdzie. Też takie boho, takie trochę typowo letnie. O właśnie, to jest taki kolor, jak ta spódnica, co wam mówiłam. To ona jest właśnie, ta taka ombre jest jeszcze w takim kolorze, z takim granatowym bodajże. No może być, myślę, że dochodzenia się nada. Nawet powiem, że mi się podoba, jestem na tak. Aczkolwiek tamta, co ja wybrałam, bardziej mi się podoba, ale ta też jest spoko i fajnie leży. Tylko ten zapach niestety, który jest po prostu taki, że chce się to wrzucić do pralki na 100 tysięcy stopni. Nie wiem, taka jakaś opony, nie wiem, tak mi się kojarzy. Ostatnio mówiłam, że smoła, to może być smoła, opony i tak dalej. No ale coś takiego. Leży to, wydaje mi się, też całkiem okej. Okay. Nie wiem, jaki to był rozmiar, nie pamiętam. Pokazywałam wam, to wy wiecie bardziej ode mnie już teraz. No i myślę, że może być, jak wam się w ogóle podoba. Czy ja, czy modelka, której ja jeszcze nie widziałam, a może to jest na wieszaku, także nie wiem. Jeżeli jest na wieszaku, to przepraszam. I teraz ostatnia rzecz, słuchajcie, ta sukienka w groszki, w kropki, czarna, która miała być białą spódnicą w groszki. Dobra, przechodzimy do kolejnej rzeczy. I teraz słuchajcie, chwila prawdy. Czy to przejdzie niżej? Zaraz się okaże i jak to w ogóle wygląda. Ja już zerkam, nie mogę się powstrzymać. A, no powiem wam, że chyba jednak to jest trochę ciasne. Może to takie ma być? Nie wiem. No nie, jest za ciasna na mnie ta sukienka, zdecydowanie. Jestem jeszcze bardziej płaska. Także generalnie robi takie... Okej, okay, pokażę się wam z różnych stron. Może tego tak nie widać, bo może nie tak bardzo jakoś, ale to wygląda po prostu tak. I jest taka, wydaje mi się, taka prosta strasznie. Nie, to nie jest sukienka dla mojej figury. Ma kieszenie, o, patrzcie. Ale to ona jest wąska. W pupie, w biodrach też jest taka tutaj dosyć przylegająca. Chyba nie przylega całkowicie, tylko dlatego, że ma po prostu te rozcięcia na kieszenie, które się tu trochę rozszerzają. No generalnie uszłaby w tłoku, ale tu jest też bardzo mocno wycięta. No niekoniecznie. Niekoniecznie. Albo można by ją nosić jeszcze niżej. No ale to już, kurczę, pół piersi wystaje, szczerze mówiąc. No nie mój rozmiar po prostu, bo to jest S-ka? S-ka, o ile dobrze pamiętam, nie mój rozmiar. Jakby była M-ka, to by mogła leżeć całkiem fajnie, ale niestety, no tutaj się nie udało. Nie udało się trafić. Pokażę się wam jeszcze, słuchajcie. Jeszcze się wam poobracam trochę. Nie wiem dalej, jak wygląda to na zdjęciu, jak wygląda na modelce i czy w ogóle jest na modelce, ale jeżeli jest, no to dawajcie znać, czy ja, czy modelka. Podsumowując całe zamówienie, to nawet jest spoko i słuchajcie, w międzyczasie sobie popatrzyłam na tą wadę, którą ma niby ta bluzka i powiem wam tak, że ja ją widzę z góry, tą wadę, widać ją z takiej odległości, tak o, ale na przykład z takiej odległości już to się tak nie rzuca w oczy, a z takiej to już w ogóle nie widać, więc może będę nawet w niej chodzić. Trochę tak... Trochę taki niesmak, no ale trudno. I tyle. W takim razie, słuchajcie, kończę. Mam nadzieję, że ten film się wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Możecie subować Szulów, jeżeli macie na to ochotę. Macie ochotę oglądać mnie, oglądać Mierzymy i oglądać 100 tysięcy innych rzeczy, które wrzucam na kanał. I widzimy się następnym razem. Pa!